Ale minister zdrowia Szumowski jest bardzo dobrze oceniany teraz w sytuacji kryzysowej, w sytuacji pandemii w Polsce. Jak pan ocenia pracę ministra Łukasza Szumowskiego, myśląc o kształcie jego działań, nie tylko tygodni funkcjonowania w Polsce? Nie mam żadnych powodów, żeby krytycznie oceniać działania ministra zdrowia. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do innych państw europejskich działamy bardzo szybko. Polska jako jeden z pierwszych państw zamknęło granice, zamknęło restauracje, kluby czy też sklepy, więc jesteśmy znacznie szybciej działamy niż Włosi, Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie, Niemcy, niż praktycznie ktokolwiek w Europie, więc ciężko mieć teraz do niego o to pretensje, że nie zareagowaliśmy jeszcze wcześniej, bo wcześniej nikt nie zareagował. W sumie to jest ciekawe, że utrzymujemy ten sanepid, utrzymujemy epidemiologów i nikt nas wcześniej nie ostrzegł, jak poważna jest sytuacja. Jeżeli ktoś jest epidemiologiem, jeżeli mamy sanepid, mamy jakieś służby, to wydaje mi się, że co najmniej od stycznia te osoby powinny grzmieć na lewo i na prawo, że idzie epidemia i trzeba jak najszybciej reagować. Tymczasem wtedy nikt o tym nie myślał. No normalni ludzie, politycy, wiadomo, że o tym nie myśleli, bo się na tym nie znają, ale wydaje się, że powinniśmy mieć w kraju specjalistów, którzy już wtedy powinni nas ostrzegać. Niestety o żadnych takich ostrzeżeniach nie słyszałem, przynajmniej władza o nich nie słyszała.